Cześć, tutaj Marcin Osman, oglądasz mojego YouTube'a, słuchasz mojego podcastu, widzimy się na Facebooku, na Instagramie, za co bardzo Ci dziękuję. I w tym odcinku opowiem Ci i również pokażę Ci, czym dla mnie są podróże, jak podróżować, jak być przedsiębiorcą w podróży. Dlatego jeżeli tego materiału słuchasz na podcaście, to również zachęcam Cię, żebyś odwiedził mnie na YouTube'ie, żebyś mógł również zobaczyć miejsca i rzeczy, które będę dzisiaj opisywał. Jeżeli oglądasz mnie na YouTubie, to pamiętaj, że możesz również słuchać mojego podcastu na iTunesie Marcin Osman. Tyle wystarczy, aby mieć mnie w swojej komórce i móc ze mną podróżować w swoich uszach przez cały, cały świat. Zapraszam dzisiaj o podróżach. Rzeczą, która ekscytuje ludzi najbardziej, tak wynika z mojej obserwacji na Facebooku szczególnie mocno, i na Instagramie też, są piękne widoki, piękne, zdrowe plaże, błękitna woda, palmy, kokosy i taki Lifestyle, który jest nieosiągalny dla większości normalnych zjadaczy chleba. I powiem Wam, że również miałem takie momenty, gdy wydawało mi się to w ogóle nieosiągalne. To było już wiele lat temu. I to, co się u mnie wydarzyło, co się u mnie zmieniło, to to, że poszedłem w kierunku słuchania swoich pasji i obserwowania tego, co lubię robić, wręcz co kocham robić. I na pewnym etapie mojego życia, lat temu 6, 7, może nawet 8, zauważyłem, że Moją ogromną pasją są podróże i pomyślałem, że skoro można tanio podróżować, to zdobędę umiejętność taniego latania i wyspecjalizuję się w tym, żeby móc latać gdzie chce, z kim chce, o niemalże dowolnej porze roku, dnia czy nocy. W internecie możesz znaleźć bardzo dużo informacji o tym, jak podróżować, jak znaleźć noclegi, więc ten odcinek nie dotyczy w ogóle tego, jak znaleźć tanie loty, ale pokażę Ci, że możesz sobie na to pozwolić. Bycie przedsiębiorcą to wolność, ale bycie przedsiębiorcą to również obowiązki, i widzę ludzi, którzy bardzo mocno wsiąknęli w bycie przedsiębiorcą i zapomnieli o tym, że również biznes mogą prowadzić na własnych warunkach. Przez własne warunki rozumiem miejsca, które im pasują. Może to być piękna plaża. Widzę przedsiębiorców, którzy marzą o podróżach, natomiast tworzyli sobie biznes, który jest bardziej podobny do więzienia niż do maszyny, która ma realizować plany i marzenia swoich założycieli, czyli twórców tego biznesu. My średnio w ciągu roku jesteśmy 4, czasami nawet 5 miesięcy w podróży. W większości są to podróże zagraniczne, ale na przykład w 2017 roku mnóstwo podróży odbyliśmy po naszej pięknej Polsce. Wędrowaliśmy również na Bali, miejscu, które jest przepiękne, charyzmatyczne, duchowe, pachnące, smaczne. I było to możliwe dzięki temu, że mamy w sobie ten głód podróżowania, chęć poznawania nowych osób, miejsc i wielokrotnie słyszę przedsiębiorców, którzy mówią, że nie, podróże jest daleko, trzeba się męczyć z lataniem, przesiadkami i że biznes nie mu cierpi, a nam za każdym razem, gdy podróżujemy wychodzi, że jesteśmy bardziej efektywni jako przedsiębiorcy. Bardzo istotne są warunki, w jakich pracujesz. Dlatego ja chcę pracować w najlepszych, najfajniejszych, najbardziej dopasowanych do mnie i do momentu, w którym akurat jestem, żyję, czy przebywam momentu mojego życia. Dlatego właśnie pojawiło się Bali. I jak pracować na Bali? Czy w ogóle w pięknym, rajskim miejscu? Potrzebujesz mieć dyscypliny, potrzebujesz mieć dużo dyscypliny, potrzebujesz mieć plan, jak zamierzasz działać, potrzebujesz w odpowiedni sposób wydelegować pracę, aby twoi pracownicy, zespoły, kontrahenci byli w stanie się z Tobą komunikować, albo wręcz przeciwnie, żeby nie musieli się z Tobą komunikować. I to, że przenosisz się w inny świat. Mnie osobiście bardzo stymuluje do rozwoju, bo uwielbiam patrzeć na nowe kraje, nowe kultury, bardzo nakręca, napędza i inspiruje mnie to, że w krajach, które są znacznie biedniejsze, kraje azjatyckie. Widzę znacznie więcej uśmiechu u ludzi bezdomnych niż u ludzi, którzy w Polsce mają status człowieka sukcesu. Człowieka, który ma wszystko, ale to wszystko nie zawiera w ogóle uśmiechu i tej radości życia. I to jest niesamowite w podróżach. Dla nas podróże to również food turystyka. Rozumiem na dwojako, czyli food jako stopa i food jako jedzenie, gdzie przemierzamy dziesiątki kilometrów, przemierzając miasta, miasteczka, wsie, wyspy, lądy, oceany, po to, aby móc doświadczać poznawania tego kraju w sposób bezpośredni, konkretny. Nie za samochodu, nie z perspektywy samolotu, ale... Wchodząc bardzo głęboko w lokalne społeczności. Natomiast food, czyli jedzenie, turystyka, to coś, co powoduje, że możemy bardzo szybko zasymilować się z lokalcami. Gdy jedziemy na piękny wyjazd, nie spotkasz nas w restauracjach, ale gdy jesteśmy na Bali albo w Tajlandii, to zobaczysz nas buszujących wśród ulicznych straganów, jedzących jakąś zupę za pół dolara, czy Siedzący na połamanych stolikach w kambodżańskiej knajpce, gdzie serwują przepiękne dania, smakujące tak cudnie, że nawet teraz nagrywając ten odcinek czuję, jak produkuje mi się ślina na myśl o trawie cytrynowej, pattajach i wszystkich tych przepięknych daniach pachnących intensywnie limonką, trawą cytrynową, freszczyli one side, czyli te ostrości i wyrazistości. Jedzenie to kultura. Jedzenie to spotykanie się w miejscach, gdzie Lokalni ludzie siedzą na ziemi, na dywanach i, i jedzą rękoma z wspólnej miski. Dosłownie wspólnej miski. I widzimy również turystów, którzy takich miejsc unikają, bo rezydent hotelowy powiedział im, żeby nie chodzili, bo grozi to przynajmniej delikatnie mówiąc roztrąceniem żołądka. A my, gdzie podróżujemy ogromną liczbę czasu rocznie, nigdy nie mieliśmy żadnych problemów w podróży. Znacznie więcej zatruć miałem w Polsce niż na wyjazdach zagranicznych. I podróżujemy bez planu. Znaczy naszym planem jest właśnie brak planu, że chcemy nastawić się najmocniej na doznania, które są dla nas niespodzianką. Patrzymy w jaki sposób podróżujemy, staramy się w te podróże wpleść również przejazdy piątą klasą pociągiem po Tajlandii, gdzie płacimy 60 groszy za bilet i ku naszemu zaskoczeniu spotykamy mnóstwo Pięknych, cudownych, pachnących ludzi, którzy cieszą się życiem i tym, że jadą pociągiem w klasie piątej czy szóstej. Staramy się asymilować jak najszybciej z miejscowymi. Nie spotkasz nas w kurortach, spotkasz nas na obrzeżach miasta, na targach, wszędzie tam, gdzie pachnie jedzeniem, wszędzie tam, gdzie miejscowi jedzą. I w związku z tą pasją i otwartością bardzo często jesteśmy zapraszani do domów naszych, Nowo poznanych ludzi, zarówno w Portugalii, w Tajlandii, czy nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie jesteśmy zapraszani tylko dlatego, że jesteśmy otwarci, ciekawi i gotowi na to, aby chłonąć nowe doświadczenia, jakie daje nam przygoda. Zeskoczycie pewnie, mówiąc, że nigdy nie bukujemy więcej niż jednego noclegu. W najgorszej opcji będziesz spał w pięciu gwiazdkach. Jedną noc trudno, przeżyjesz te pięć gwiazdek. Super luksusie i dasza radę. Podróżowanie z odpowiednimi ludźmi. Bez podstawa. Możesz podróżować sam. Ja podróżuję najczęściej z Kamilą, jako moim partnerem życiowym, biznesowym i rzadko podróżujemy w dużych grupach, bo chcemy spotykać na swojej drodze innych podróżników i bardzo ciężko jest nam dodać do podróży ludzi, którzy mają podobne wartości, otwartość i bawią się życiem. Nie mają schematów, nie mają wyobrażeń, jak takie wakacje czy workation powinny wyglądać. I my siedzimy na pięknej plaży, w pięknym klubie przy plaży i ciśniemy na komputerze nasze swoje projekty. Podchodzą nas kelnerzy, częstując nas z smakowitymi drinkami i w przerwach, gdy jesteśmy zmęczeni, wskakujemy do basenu. I też widzę bardzo często, że ludzie, którzy podróżują, Którzy prowadzą biznes online, pokazują takie piękne zdjęcia i mówią, również nauczyć się mieć taki styl jak życia jak ja. Nie pokazują miejsca, gdzie nie pracują, walizki z pieniędzmi i takie wystawne życie. A my wiemy, że w podróży najpiękniejsza jest prostota. Możesz sobie pójść do ekskluzywnego klubu, ale nie spotkasz w nim miejscowych ludzi. Spotkasz w nich Australijczyków, Niemców czy Amerykanów, którzy przyjechali po luksus w raju. A nas spotkasz w mniejszych miejscowościach na obrzeżach, bo tam możemy poczuć prawdziwy klimat. Często również miejscowi dziwią się, że my zamiast pływać w morzu, jesteśmy z komputerem. Albo, że nagrywamy wideo, lustrzanką, gimbalem, robimy sesję zdjęciową, nawet iPhone'em, po to, żeby wam pokazać te materiały. I każda nasza podróż jest podróżą przedsiębiorcy, bo jesteśmy przedsiębiorcami w podróży. I chciałbym, żebyś tym materiałem się zainspirował, żebyś zgłębił tematykę podróżowania jako przedsiębiorca. Nie wiem, czy ci po tym mówiłem, ale. A czy, czy o tym wiesz, bo pewnie ci o tym mówiłem. Wydaliśmy książkę pod tytułem Przedsiębiorca w podróży, gdzie dokładnie krok po kroku pisaliśmy, w jaki sposób ty również możesz podróżować jako przedsiębiorca w podróży. Przedsiębiorcy wjeżdżają na wakacje po to, żeby odpocząć od biznesu. Ludzie, którzy pracują na etacie, wyjeżdżają na wakacje po to, aby odpocząć od pracy. A nam zależy na tym, żeby można było podróżować 10-15, może nawet 40 razy w roku albo przenosić się na miesiąc 2-3 do Portugalii, Tajlandii, Bali, Stanów, tam gdzie możesz doświadczać innych kultur i stymulowania się nowym ekosystemem biznesowym, innym stopniem innym stopniem networkingu po to aby wejść na wyższy poziom swojego biznesu. W podróży jesteś bardziej efektywny, bo zależy ci na tym, żebyś mógł Zrobić jak najwięcej jak w jak najkrótszym czasie, aby stało ci jak najwięcej dnia na pływanie na desce. Na no bardziej jest tak: że oni są przyjaźni, uśmiechają się, ale nacinają na wszystkim, co można. Czyli teraz zapłaciliśmy 5 tysięcy więcej, czy jakąś złotówkę więcej. A to jest niesamowite: jest drugi obieg cen w ogóle dla turystów. Te ceny są średnio 3 razy większe. Jak się nie pilnujesz, to przepłacasz. No fakt, złotówkę, 2-3. No ale. Come on. I to nie jest tak, że na wyjazd taki piękny jedziemy po to, żeby uciec od pracy. Albo pracujemy po to, aby nigdy więcej już nie musieć pracować. A wręcz przeciwnie. Naszym celem jest pracować tak długo, jak tylko jest to możliwe, ale kto powiedział, że nie możemy tego robić w tak pięknych miejscach, jak na przykład Tajlandia, która według mnie jest numerem jeden, jeśli chodzi o kuchnię. Na drugim miejscu jest Maroko, na trzecim Bali i tak dalej, i tak dalej że eksplorowanie, odkrywanie własnych smaków daje największą radość. I w najbliższą podróż ruszamy do Tajlandii i zaprosiliśmy do tej przygody naszych przyjaciół, partnerów biznesowych. Jedziemy grupką siedmiu osób po to, żeby workationować, czyli doświadczać w podróży na końcu świata w Tajlandii pracy nad naszymi biznesami. I biorąc z sobą niezwykłych ludzi, którym zależy na tym, aby Móc komfortowo pracować, komfortowo odpoczywać, dyskutując o pracy, budujemy jeszcze większą wartość tego wyjazdu, bo mamy ludzi, którzy również chcą się jeszcze bardziej rozwijać i są otwarci na to. Mało tego mają już biznesy, które pozwalają im wejść na wyższy poziom. Atrakcje w podróży to nowi ludzie, nowe przygody, to muzyka, to nowe smaki, to nowe doświadczenia. Kwestie bezpieczeństwa ja bym się tym w ogóle nie przejmował, bo nigdy nie zdarzyło nam się nic bardziej niebezpiecznego niż by to miało miejsce w kraju, tylko to wymaga odwagi i skupienia swojej również uwagi na zupełnie innych poradach, doświadczeniach, miejscach, ludzi, którzy są otwartymi podróżnikami dzielącymi się swoją wiedzą. Podsumowując: czytaj, działaj i podróżuj i pozwól mi, mi, Kamili Kruk, na to, abyśmy mogli poprowadzić, abyśmy mogli wprowadzić cię w świat podróżowanie jako przedsiębiorca właśnie poprzez książkę Przedsiębiorca w podróży, do jakiej Cię odsyłam w ramach osmpower.pl. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, dziękuję Ci bardzo, to bardzo, bardzo, że słuchasz moich materiałów, że słuchasz je w na podcaście, na YouTubie, że widzimy się na Instagramie, że widzimy się na Facebooku, bo dzięki temu jestem w stanie realizować Twoje cele, uczyć Cię, pomagać, inspirować, dzielić się moimi doświadczeniami a Ty odwdzięczasz mi się tym, że ufasz moim rekomendacjom i kupujesz nasze książki, kursy, ale nawet nic nie kupując, płacisz nam swoim czasem za to, że tworzę dla Ciebie tę treść. Za to Ci bardzo, ale to bardzo dziękuję. Do zobaczenia na lotnisku, na plaży, w miejscu, w którym chcesz być, ale do tej pory się bałeś i może ten materiał był takim pierwszym krokiem, że pomyślałeś kurde, jak nie teraz, to nigdy.